Dzień dobry. Nazywam się prezentację poświęconą tematyce UX i SEO. Myślę, że parę ciekawych rzeczy może się tutaj dowiemy. Może ja od Was się czegoś ciekawego na koniec dowiem. Temat prezentacji to, dlaczego UX i SEO powinny iść w parze. Na końcu prezentacji dojdziemy do samej kwestii audytu. Dlaczego warto przeprowadzać audyt UX i audyt SEO wspólnie, ale najpierw przyjrzymy się całej tej materii. Zastanowimy się, jakie są cele SEO, cel UX, poznamy wypowiedzi i opinie ekspertów na temat tego obszaru. SEO jest bardziej wyraźny i coraz bardziej istotny. Scharakteryzujemy sobie te wspólne obszary, które już w tej chwili albo wiemy, że wpływają na SEO, albo mamy jakieś przesłanki, żeby wnioskować, że wpływają na SEO, albo prognozujemy, że będą wpływać na SEO i warto się nimi zainteresować. Na koniec podsumujemy sobie właśnie, zastanawiając się, czy warto te audyty przeprowadzić razem, czy też nie. Ja się nazywam, tak jak wspomniałem, Szymon Słowik. Prowadzę wraz z wspólnikiem firmę Takaoto. Zajmujemy się przede wszystkim właśnie audytami SEO i UX, tworzeniem planów marketingowych, inbound marketingiem, doradztwem marketingowym. Zapraszam też na nasz blog. Można mnie też znaleźć w mediach społecznościowych. Jeśli ktoś później po webinarium będzie miał jakieś pytania, będzie chciał podyskutować na jakiś temat, zapraszam. Od razu chciałbym zaznaczyć, że w tej prezentacji nie będzie żadnego odkrywania Ameryki, nie zaprezentuję super tajnych technik pozycjonowania, które poprzez manipulacje czynnikami UX pozwalają zdobywać topy. Jeśli ktoś liczył, że coś takiego będę tutaj wymyślał, to nie, niestety. Prawdopodobnie się rozczaruję. Nie będę wywracał świata SEO do góry nogami. Troszeczkę o UX. Bardziej dokonać syntezy tego, co bardziej wnikliwi już pewnie wiedzą. Dla właścicieli stron, którzy pewnie też wśród publiczności tutaj są, myślę, że korzyści płynące z tego spotkania będą takie, że trochę lepiej zrozumią Google, to w jakim kierunku zmierza wyszukiwarka oraz jak działa SEO i jakie możliwości ma SEO w tym zakresie. No i będzie to być może pretekst do rozmów ze swoimi specjalistami SEO czy zespołami marketingowymi, jak dalej działać, jakie podejmować działania, żeby wspólnie osiągnąć lepsze rezultaty. Dla specjalistów SEO, których jak widziałem na liście, absolutnie nie brakuje. Pewnie będzie to jakiś punkt wyjścia do dyskusji w branży, których zresztą nie brakuje. Na wszystkich grupach social mediowych temat SEO i UX-a od dłuższego czasu się pojawia. Zresztą też będziemy cytować tutaj kilku ekspertów. No, myślę, że będzie ciekawie. Mam nadzieję, że będzie to inspiracja, aby zdobywać wiedzę z zakresu UX, bo jestem przekonany, że jest przydatna w naszej pracy. Będzie to być może punkt wyjścia do lepszej obsługi klienta i także tu argumentów, aby klienci inwestowali w optymalizację, bo też prawda jest taka, że często się spotykamy z klientami, którzy no, bardzo są oporni na wszelkie nowe działania. Być może tutaj pojawi się parę argumentów, które są sprawią, że lepiej zrozumieją, gdzie to wszystko zmierza. Ok. Kwestia tego, dlaczego UX i SEO powinny iść w parze. Zaczynamy od samego SEO. Przede wszystkim przyjrzyjmy się celom SEO. Oczywiście zakładam, że wszyscy tutaj biorący udział w webinarze wiedzą, czym jest SEO, do czego służy. Teoretycznie cele są jasne, ale przyjrzyjmy się im po kolei. Podniesienie pozycji na wybrane słowa kluczowe. To wydaje się oczywiste, tylko że niektórzy na tym poprzestają. To nie jest sam w sobie, w moim mniemaniu, to nie jest cel SEO ostateczny. Chodzi o to przecież, żeby zwiększyć wolumen ruchu organicznego. To też nie musi być byle jaki ruch, tylko jakościowy ruch, odpowiednio dopasowany, odpowiednia grupa docelowa, odpowiednie cele. Chodzi o to, żeby ta grupa docelowa zwiększała liczbę klientów w obrębie, nie wiem, sklepu, strony firmowej, czy też użytkowników jakiegoś serwisu. To też nie o to chodzi, żeby za wszelką cenę pozyskać tych klientów, tylko żeby to pozyskanie klientów było efektywne ekonomicznie, czyli zwrot inwestycji musi się zgadzać, bo liczą się ostatecznie zyski.
W tym wszystkim wydaje mi się, że o pewnych kwestiach zapominamy i często, wiadomo, są różne agencje SEO, różni specjaliści SEO, różne praktyki są, różne są oczekiwania klientów, klienci są łatwiejsi, trudniejsi. Często się zatrzymujemy na tym punkcie, o którym wspomniałem, czyli na pozycjach. Czy to w modelach rozliczania, czy to w dyskusjach, przerzucaniu się argumentami między klientem a specjalistą pozycjonowania. Zawsze mowa jest o pozycjach. Oczywiście pozycje są bardzo ważne, są jednym z najważniejszych warunków, żeby w ogóle mówić o SEO, bo będąc gdzieś tam na dalszych pozycjach, nawet poza top 10, no to nie zdobędziemy ruchu i nie będziemy realizować celi. Ale samo osiągnięcie pozycji jeszcze wydaje mi się nie być kluczem do sukcesu, ponieważ jest coś takiego jak Search Experience Optimization. Pewnie zostanę posądzony, że tutaj próbuję przemycić jakieś nowe, modne hasełka, które tak naprawdę nic nie wnoszą, bo wszyscy się zajmują od dawna. Okej, są to obszary, którymi się ludzie zajmują w naszej branży, które dobre agencje. Edukacja specjalistów SEO zupełnie pomija ten obszar. Co wpływa na Search Experience? Wpływającym na SEO i całkiem abstrakcyjne te tytuły też nie mogą być i muszą być powiązane z tematyką strony, ze słowami kluczowymi. Aczkolwiek nie może następować taka sytuacja, że tych słów kluczowych jest nam nastawiane tyle, że ten tytuł przestaje być użyteczny i koniec końców mamy na przykład słowa kluczowe związane z mechaniką samochodową, ale nie wiemy, czy to jest częściami, warsztat samochodowy, czy jakaś hurtownia części na przykład, więc tytuł musi na dzień dobry informować, o czym jest ta strona docelowa. Kwestia samych opisów, czyli meta description, muszą zachęcać do kliknięcia. I w tym zakresie ja tutaj skupiam się, mam takie trzy jakby zalecenia z mojego doświadczenia wynikające odnośnie samych opisów, które poprawiają czy wpływają na to, że ludzie chętniej będą klikać w konkretne wyniki. I to jest przede wszystkim unique selling proposition. W przypadku stron ofertowych, produktowych, takich najważniejszych w serwisie, jest to narzędzie, jest to termin marketingowy, który określa przewagę konkurencyjną danego produktu, danej oferty. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie eksponować naszych atutów. Call to action, czyli wezwanie do działania. Musimy użytkownikowi powiedzieć, czego od niego oczekujemy. I słowa kluczowe, aby ten użytkownik, chociażby podświadomie rzucając okiem tylko na ten opis, bo on się nie będzie w niego wczytywał, był utwierdzony w przekonaniu, że to jest konkretnym zapytaniem, które wpisał. Po co to wszystko? Po to, żeby CTR był wysoki, żeby klikalność była odpowiednia, bo bez tego nie ma ruchu i no co z tego, że strona pojawiła się na jakiejś pozycji, skoro nie ma odwiedzin. Następnie w całym procesie Search Experience Optimization ważna jest odpowiednia strona docelowa. Użytkownik lądując na tej stronie musi wiedzieć, że jest na odpowiedniej stronie, że to jest to, czego szukał, że rozwiąże swój problem, czy to jest dostęp do informacji, czy to jest zakup produktu, dostęp do formularza kontaktowego. On musi po prostu już wiedzieć, że jest to dopasowane do jego zapytania, inaczej tą stronę opuści. Mamy na to zazwyczaj parę sekund, żeby ten użytkownik stwierdził, czy zostaje, czy porzuca daną stronę. W tym zakresie ważne jest unikanie kanibalizacji, żeby podobne typy treści w obrębie sklepu, na przykład opisy, treści wiedzowe, nie konkurowały z samymi stronami produktowymi, ofertowymi w takim stopniu, że użytkownik szukający możliwości zakupu produktu na przykład ląduje na wpisie intencje były czysto zakupowe, ląduje na wpisie takim opisowym, może całkowicie opuścić dany sklep czy stronę. Musimy unikać błędów 404. Oczywiście zawsze te błędy 404 się gdzieś tam zdarzają, więc bardzo ważne jest także po stronie, żeby on skorzystał z wyszukiwarki, więc należy na to poświęcić chwilkę. Potwierdzenie informacji z wyników wyszukiwania. To jest też praktyka, dobra praktyka stosowana w przypadku pozyskiwania ruchu z AdWords. Jeśli obiecujemy coś klientowi w
właśnie w jednostce reklamowej, czy w opisie produktu, czy w tytule, na przykład, że to jest najtańsze na rynku, to warto, żeby na tej stronie docelowej, na której on ląduje, ten atut, to unique selling proposition, było podkreślone, wówczas to utwierdzi go w przekonaniu, tak, to jest to, czego szukałeś, to jest argument, dla którego kliknąłeś, skorzystaj z oferty. Koniec końców wpływa to na obniżenie współczynnika odrzuceń, no i utrzymujemy użytkowników w serwisie, więc to jest dopiero punkt wyjścia, żeby realizować cele witryny. No i tyle w skrócie na temat Search Experience Optimization, tylko pytanie, no fajnie, no ale przecież mamy pozycję, pozyskujemy ruch, na tym skupiać. Czemu jako specjaliści SEO mamy poświęcać temu czas? No dlatego, że tutaj słowem klucz, do którego będziemy użytkownika, sprzedaży i zysku. Tyle na temat SEO. Nie będę tutaj jakby większą ilość szczegółów dawał, ponieważ no zakładam, że akurat ta audiencja dobrze wie, dobrze zna tą materię. Pewnie część z Was ma dużo lepsze, dużo większe doświadczenie i dłuższe doświadczenie w SEO ode mnie, więc przejdziemy do kwestii Wix. Pytanie. To user experience, tak? User co? Jest to pojęcie interdyscyplinarne, tłumaczone jako doświadczenia użytkownika. No, brzmi ładnie, pytanie co na to wpływa. No, to jest ogół doświadczeń użytkownika, na które wpływają kwestie estetyczne, wizualne, funkcjonalność serwisu, typografia, treści, zaprojektowanie interakcji, rozmieszczenie informacji, wszystkie elementy w obrębie serwisu wpływają na satysfakcję użytkownika. Jest to dziedzina na przecięciu kwestii technologicznych, potrzeb użytkownika oraz celów biznesowych firmy, strony sklepu internetowego. User experience, specjaliści UX korzystają z szeregu narzędzi i technik w zależności od rozwiązywanych problemów, prowadzi się audyty UX w oparciu o przygotowane heurystyki, można testować hipotezy za pomocą testów AB, bada się badania UX z użytkownikami, analizuje się heatmapy, prowadzi badania z wykorzystaniem eye trackingu, analizuje się dane behawioralne w Google Analytics. Tych narzędzi jest bardzo dużo, aczkolwiek to od doświadczenia UX-a i od rozwiązanego problemu zależy, które z nich należy w danej sytuacji zastosować. Nie będę się też wdawał w szczegóły samego user experience, bo na to po prostu nie mamy czasu. Ja też nie jestem specjalistą od UX, po prostu współpracuję z innymi specjalistami z tej dziedziny, widzę jak to jest ważny obszar w SEO, więc polecam poszerzanie tej wiedzy, odsyłam tutaj do tych materiałów, później prezentacji, czy to w PDF-ie, czy w tezji, w zależności od tego, jak to będzie udostępnione, to są klikalne linki, będzie można sobie się tam udać i doczytać. Co ważne, żebyście zrozumieli, w UX-ie nie chodzi o to, żeby zająć ładny interfejs, czy jakieś ładne efekty przejścia i tak dalej. Nie chodzi o to, żeby było ładnie, tylko żeby było praktycznie, funkcjonalnie, przede wszystkim, żeby były realizowane założone scenariusze. Przykład Amazona, który nie jest może jakąś piękną stroną, na pewno są ładniejsze sklepy, bardziej dopracowane, ale jest użyteczny, łatwy w nawigacji. Wpisałem sobie takie zapytanie, wylądowałem na takiej stronie. Od razu, tutaj nie wiem, czy mój kursor jest widoczny, ale tutaj w prawym górnym rogu widać, w momencie, kiedy wszedłem na ten widok, pojawił się taki element, to zamrugało, ten sign in. Widocznie w badaniach w Amazonie wyszło, że w momencie, kiedy ja założę konto bądź się zaloguję, jest największa szansa, że koniec końców wyegzekwują ode mnie tą konwersję, czy to w ramach tej wizyty, czy to w ramach remarketingu. Więc zamiast na przykład kierować mnie stricte do jakiegoś produktu, najpierw naciskają, żebym się zalogował bądź założył. Drugi przykład takiego bardzo prostego niby interfejsu, ale pod względem użyteczności bardzo funkcjonalnego. Nie ma tu co prawda żadnych barierów związanych z właśnie fajnymi efektami przejścia, z takimi elementami polepszającymi estetyczne doznania, ale jeśli chodzi o dostęp do informacji, nawigację, przejrzystość menu, jest to, Wikipedia jest bardzo dobrym przykładem tego, jak można rozwiązywać pewne problemy i umożliwiać użytkownikom dotarcie do
określonych zasobów, które szukają. OK, czyli mamy jakieś pojęcie na temat UX-a. Zastanówmy się teraz, czemu mielibyśmy skupiać się na poprawianiu tych doświadczeń użytkownika, czemu my jako osoby związane z SEO czy ze sprzedażą w takim sklepie mamy się na tym skupiać. Przede wszystkim, żeby jakiekolwiek cele witryny były realizowane, to użytkownik musi zostać w jej obrębie w momencie, gdy się na niej znajdzie. Musimy dbać o komfort użytkownika, ułatwić mu nawigację, dostarczyć informacje, nie tylko takie informacje, żeby Google był zadowolony, żeby treści były powiązane z tymi zapytaniami, czy treści były rozbudowane, unikalne, żeby lepiej konkurowały w wyszukiwarce. Chodzi o to, żeby te treści rzeczywiście dostarczały pełnej informacji na temat czy to produktu, czy problemu, który chce rozwiązać użytkownik, bo w ten sposób zatrzymujemy go na witrynie, zatrzymujemy go na tej stronie, w obrębie witryny i nie będzie on poszukiwał uzupełnienia tych informacji na innych stronach, co dla nas jest prawie że jednoznaczne z utraceniem tej wizyty. W momencie, kiedy ta satysfakcja klienta będzie pełna, następuje jakaś mikrokonwersja, czyli na przykład założenie właśnie konta, dodanie produktu do koszyka, subskrypcja, bądź pełne konwersje w postaci sprzedaży, transakcji, a to prowadzi do zysku, czyli znowu tego, na czym powinniśmy się koncentrować, nawet jeśli my jako specjaliści SEO w tym zysku nie aktywnie jakby nie uczestniczymy, bo to nasi klienci zarabiają, no ale wychodzimy z założenia, powinniśmy wychodzić z założenia, że to powinno być naszym celem. OK, parę słów o SEO sobie zamieniliśmy. Kwestię UX-a tyle, o ile mam nadzieję, że Wam zaprezentowałem, że przynajmniej wiemy, o jakiej materii rozmawiamy. I zanim ja omówię wynikające z mojego doświadczenia te obszary wspólne dla UX i SEO, chciałbym zaprezentować kilka wypowiedzi, kilka problemów, które są poruszane przez ekspertów już od dłuższego czasu, przez praktyków SEO, po prostu na konkretnych przykładach. Po pierwsze, pojawia się pytanie, czemu specjaliści SEO mówią o UX-ie? Znowu, OK, to jest wszystko fajnie, wpływa to na sprzedaż, wpływa to na satysfakcję użytkowników, na koniec klienci są zadowoleni, no ale tak samo byliby zadowoleni, jakby mieli dobry e-mail marketing, dobre reklamy AdWords, czy nie wiem, dobrą aktywność w social media, tak? Jednak tamtymi obszarami niekoniecznie specjalista SEO musi się zajmować. Powinniśmy się zajmować UX-em, bo bardzo często firmy, które korzystają z naszych usług, korzystają tylko z naszych usług. Bardzo często SEO jest jedynym kanałem marketingowym, z jakiego korzystają właściciele witryn. I żeby ten kanał dostarczał, nie tylko dostarczał ruchu, ale żeby on był źródłem konwersji, to również trzeba zadbać o to, jak te sklepy, tudzież strony firmowe wyglądają i performują. Te zmiany oczywiście wymusza sama wyszukiwarka, sam Google. Jeśli chodzi o user experience, no to istnieje szereg czynników, które tak naprawdę już są związane z doświadczeniami użytkownika i które Google wymusza poprzez zmiany w algorytmach, poprzez update'y, poprzez kary. No i chociażby to są takie obszary jak obsługa na urządzeniach mobilnych, znaczenie szybkości ładowania witryny. Oczywiście ja tu tylko zgłaszam pewne obszary. Dyskusyjne jest to, w jakim stopniu one wpływają na pozycję, w niektórych przypadkach większym, w niektórych mniejszym. Niemniej są to czynniki, na które Google jawnie zwraca uwagę i kładzie nacisk w ostatnim czasie. Google skutecznie wykrywa techniki spamerskie, mamy tego świadomość wszyscy. Wiemy też, co zaraz będę wykazywał, że są testowane i włączane do algorytmu czynniki behawioralne powoli. Badany jest wpływ użytkowników między stronami, jest coraz większy nacisk na wyszukiwanie kontekstowe i długie zapytania, na znaczeniu, coraz więcej, większe znaczenie ma knowledge graph, poszerzone wyniki wyszukiwania,
W języku angielskim oczywiście te wszystkie kwestie są dużo lepiej widoczne. Język polski jest trudniejszy trochę dla Google prawdopodobnie. Niemniej no, należy się spodziewać, że aktualizacje takie jak Koliber no, też prędzej czy później jakieś zamieszanie tutaj u nas zrobią. Google tak samo kładzie nacisk na zwiększenie zaufania użytkowników poprzez promowanie szyfrowania. Też jest dyskusyjne, w jakim stopniu to wpływa na pozycję. Niemniej na pewno nie jest tak, że Google w ogóle tego obszaru nie dotyka. Więc wiemy już, czemu eksperci SEO mówią o user experience. Teraz kwestia tego, co mówią o user experience w kontekście SEO. Przykład Marty Gryszko. Tu są dwa przykłady z jej bloga leksykon.pl. Pierwszy przykład z mitów SEO, część trzecia. Jest to seria, w której Marta obala, potwierdza bądź uznaje za prawdopodobne pewne powszechnie krążące opinie na temat. No i kwestia danych behawioralnych, CTR i bounce rate, czy mają wpływ na ranking w Google. Oczywiście chodzi o współczynnik kliknięć i czynnik odrzuceń z wyników wyszukiwania. Marta stwierdziła, że jest to prawdopodobne, że ma to wpływ. Wiemy, że Google obserwuje te czynniki. Nie wiemy jeszcze, w jakim stopniu wpływa na SEO. Jest dyskusyjne, czy wpływa, czy nie wpływa. W tym wpisie, tutaj na górze też link do tego wpisu, więc będziecie mogli sobie to zobaczyć. W tym wpisie, przepraszam, gdzieś się zapędziłem. W tym wpisie jest też link do tekstu Bartka Gurelewicza, o którym też będę zaraz mówił. W podlinkowanym tekście Bartosz Gurelewicz pokazuje case'a, gdzie prawdopodobnie współczynnik CTR był czynnikiem, zmanipulowany współczynnik CTR był czynnikiem depozycjonującym jednej ze stron, więc coś ewidentnie jest na rzeczy. Druga kwestia z innego wpisu, w którym Marta prognozuje SEO w 2000 roku, już mamy końcówkę, więc moglibyśmy to zweryfikować. Przede wszystkim tutaj się skupiłem na jednym fragmencie, że chodzi o to, żeby być o krok przed Googlem. Google na pewno idzie w kierunku poprawy wyników pod kątem potrzeb użytkowników. To jest też w interesie samego Google'a, więc trzeba to brać pod uwagę. I jeśli Google chce serwować użytkownikom, żeby samemu być użytecznym, chce serwować użytkownikom użyteczne witryny, no to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy bardziej wiarygodna i użyteczna jest strona w postaci jakiegoś dziwnego pesla z tekstem stworzonym przez copywritera SEO, z anonimowym formularzem, czy też pełna strona firmowa z unikalnymi treściami. Wiadomo, że Google będzie dążył do tego, żeby tą drugą opcję promować. Jakie są z tego wnioski? Nie chodzi o to, żeby jakoś naiwnie tutaj wierzyć w to, że Google walczy o użyteczność internetu i dalej. Nie o to chodzi. To jest raczej kwestia przeczenia przeciwnika. Na tym trochę polega nasza praca. Chodzi o to, że uwzględnienie UX-a w algorytmie to jest logiczny krok ze strony Google, ponieważ wskazywanie użytecznych stron przez Google zwiększy użyteczność wyszukiwarki i pozwoli utrzymać jej popularność, zwłaszcza w kontekście rosnącej popularności mediów społecznościowych, aplikacji. Jest to dosyć istotne, a popularność wyszukiwarki Google to warunek istnienia reklam AdWords, czyli głównego źródła dochodu, przynajmniej póki co, firmy Google. Więc nie chodzi o to, że naiwnie w credo Google don't be evil, tylko chodzi o to, że to jest naturalny kolejny krok w rozwoju algorytmu. Paweł Gontarek w tym roku w maju na festiwalu SEO w Katowicach opowiadał całą swoją prezentację poświęconą tak naprawdę user experience. Kończył studia z tym związane w tym roku, z tego co pamiętam. Warto poznać z całą prezentacją, wydaje mi się, że gdzieś jest dostępna w sieci. Niemniej tutaj tylko jeden slajd, który znalazłem. Czemu specjaliści SEO znowu powinni się koncentrować na UX-ie? Jest ileś obszarów, na których powinniśmy się koncentrować. Koniec końców sam UX daje nam odpowiedź, czym się interesują użytkownicy, satysfakcjonuje, jakich informacji w jaki sposób realizują cele, a taka wiedza pozwala nam odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie treści, gdzie umieszczone, powinniśmy tworzyć, a to już się
prosty sposób przekłada na strategię SEO. Następnie kwestia tekstu, który też bodajże wczoraj jeszcze pojawił się na jednej z grup SEO na Facebooku. Tekst z Criticala dotyczący manipulacji datą posta jako czynnikiem, który wpływa na pozycję. Otóż okazuje się, że można łatwo zmanipulować ten czynnik. Google teoretycznie chce dostarczać świeże treści, ale wystarczy danych strukturalnych mu powiedzieć: patrz, tutaj jest data, dać świeżą datę i Google uwierzy, że te treści są świeże i będzie w zależności właśnie od takich danych sortował sobie wyniki wyszukiwania. No, jest to dowód na to, że łatwo w tym obszarze Google oszukać, że te algorytmy nie są doskonałe, są takie od doskonałości. Musimy tutaj być czujni, z tym, że z drugiej strony to także dowodzi tego, że są obszary związane z użytecznością stron, z informacjami na stronie, z użytecznością treści, ich świeżością, które ewidentnie wpływają na pozycję. Odsyłam do tego case'a, dosyć ciekawa sprawa. Wspomniany wcześniej Bartosz Góralewicz. Bartosz wcześniej, we wcześniej wspomnianym case'ie opisywał sytuację, w której za pomocą automatu, który klikał w dane wyniki wyszukiwania i od razu opuszczał te strony, został zmanipulowany współczynnik kliknięć i bounce rate, z tego co pamiętam. Przez co strona została zdepozycjonowana. Google uznał prawdopodobnie, że nie jest dostatecznie użyteczna na dane zapytanie. A następnie Bartosz udostępnił na Search Engine Land inny artykuł, obszerny test, w którym dowodził, że być może to jest kwestia jakichś chwilowych testów, ale że Google nie traktuje i nie będzie traktował współczynnika CTR jako czynnika wpływającego bezpośrednio na pozycję, ponieważ zbyt łatwo manipulować tym czynnikiem. Mówi, że Google faktycznie przygląda się kliknięciom z poziomu wyników wyszukiwania, aczkolwiek nie używa tego czynnika stricte do rankingu. Odsyłam również do tego obszernego testu, bardzo ciekawa lektura. Pojawiły się pod samym tekstem pewne pytania, zastrzeżenia do metodologii, do akurat tego przypadku, do przyjętej frazy, na której były prowadzone testy, aczkolwiek dyskusja jest dosyć obszerna, również do niej odsyła, można się z niej dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Temat jest dosyć szeroki. Jeszcze jeden ciekawy tekst, do którego odsyłam, artykuł Dana Petrowicza, którym jasno wskazuje, że Google interesuje się kwestiami związanymi z user experience, monitoruje ruch użytkowników między stronami, monitoruje linki wychodzące, czas spędzony na witrynach przy pomocy różnych narzędzi, takich jak własna przeglądarka, nie bez powodu utworzona, przeglądanie internetu z zalogowanym kontem i tak dalej, i tak dalej. Przy pomocy różnych narzędzi bada sobie te czynniki związane z user experience, przy czym bardzo ważna rzecz, na którą Dan zwraca uwagę, to że w przyszłości, nawet jeśli UX będzie ważnym czynnikiem, to sama subiektywna satysfakcja klienta nie będzie, czy też użytkownika, nie będzie bezpośrednim czynnikiem rankingowym, tylko to, jak silniki i algorytmy Google'a będą interpretowały te zachowania. OK, tych przykładów jest dużo, ja też nie chcę tracić czasu na cytowanie wszelkich sygnałów w sieci związanych z tym, że UX nabiera znaczenia. Odsyłam tutaj też do post. Parę cytatów, jeśli będziecie mieli ochotę przejrzeć sobie tą prezentację jeszcze na spokojnie, to warto do tego wrócić, zweryfikować. OK, tyle na temat samych ekspertów. Chciałbym przejść teraz do tematu zasadniczego, czyli dlaczego właśnie SEO i UX powinny iść w parze i czemu w naszej pracy jako specjalistów SEO, marketerów, powinniśmy się koncentrować na tych dwóch dziedzinach i
nie rozdzielać ich, nie powierzać ich zupełnie, znaczy powinniśmy powierzać je innym specjalistom, tak? Ktoś inny powinien się zajmować UX-em, ktoś inny powinien się zajmować SEO, nie ma specjalistów od wszystkiego, a to jak takie teamy powinny, czy tacy specjaliści powinni współpracować, nie powinno się przeprowadzać takich audytów, już w ogóle optymalizacji zupełnie osobno, ale o tym zaraz. Więc dlaczego te dwa obszary powinny iść w parze w praktyce, w naszej codziennej pracy? Przede wszystkim, jak już tutaj w paru wzmiankach zasygnalizowałem, jest szereg obszarów wspólnych dla SEO i dla UX. I to nie chodzi o to, że nie będę teraz dowodził, że SEO bezpośrednio wpływa na UX-a, UX bezpośrednio wpływa na SEO, chociaż jestem przekonany, że w pewnych zakresach tak jest. Aczkolwiek chciałbym pokazać, że w obrębie serwisów samych, które optymalizujemy, które pozycjonujemy, jest wiele obszarów, które są dla jednej i drugiej dziedziny istotne. Samo Search Experience Optimization, o którym wspomniałem, jest to już sfera na przecięciu SEO i doświadczeń użytkowników. Tutaj wspomniane tytuły i opisy są bardzo istotne. Przykład taki wykresów, na podstawie których kiedyś jeden artykuł pisałem na serwis marketingmobilny.pl, pokazujący, jak sytuacja, w której jest użytkownik, urządzenie, z którego korzysta, forma zaprezentowania wyników przekłada się na to, jak ten użytkownik klika, jakie podejmuje decyzje. Tutaj na dole ten wykres CTR-ów w wynikach wyszukiwania za pomocą urządzeń mobilnych, no jest dosyć niespodziewany, więc to już pokazuje, że te doświadczenia użytkowników realnie przekładają się na to, jak klikają, gdzie klikają, jakie strony odwiedzają. Pierwszy taki ważny obszar już po odwiedzeniu witryny to jest kwestia nawigacji, linkowania wewnętrznego, które bardzo mocno mogą wpływać zarówno na pozycjonowanie, na SEO, jak i na prowadzenie użytkownika do konkretnego celu, czyli między innymi user experience i optymalizację konwersji. Pierwszy taki obszar, na który warto zwrócić uwagę przy audycie i przy optymalizacji, to jest właśnie linie wewnętrzne i nawigacja. Można się zapędzić, to jest taki dosyć fajny przykład, jak można podziałać pozytywnie na SEO, negatywnie na UX i odwrotnie. Na przykład linkując wewnętrznie z wykorzystaniem określonych słów kluczowych, możemy pozytywnie wpływać na SEO, roboty lepiej zrozumieją nasz serwis, jest w przypadku dużych stron szansa na podniesienie wyników na te słowa kluczowe, wszystko fajnie. Tylko że w przypadku UX-a takie linkowanie wewnętrzne w niektórych miejscach może mieć wpływ negatywny, ponieważ jeśli już prowadzimy tego użytkownika do koszyka na przykład, prowadzimy go do strony produktu wcześniej, prezentujemy mu opis produktu, jakieś jego walory, cenę, dajemy możliwość zakupu, to już w takim obszarze dodawanie linków wewnętrznych na przykład do artykułów jakichś wiedzowych, do innych produktów, nie zawsze może być dobrym pomysłem, ponieważ jeśli ten użytkownik wprowadzony do tego koszyka według scenariusza ma dodać ten produkt do koszyka i dokonać transakcji, to nie powinniśmy go w żaden sposób zaszać innymi linkami, innymi odnośnikami, call to action i tak dalej. Więc tutaj jest kwestia jakiejś równowagi i właśnie zachowania pewnego kompromisu. Bardzo fajnym narzędziem, wpływa pozytywnie na doświadczenie użytkowników i także jest dobrą praktyką w SEO, jest stosowanie okruszków chleba, tak, breadcrumbs typu nawigacji, który jasno nam pokazuje, na którym etapie strony, jak głęboko w tym drzewku jesteśmy. Kolejny obszar, przyjazne adresy URL jasno informują, o czym jest dana podstrona, adresy zawierające słowa kluczowe, dobrze widziane i przez Google, i przez użytkowników. Bardzo istotny aspekt, opisy produktów. Oczywiście powinny być unikalne, oczywiście powinny być wyczerpujące, użyteczne, ale znowu, jak można wykorzystać synergię w tym przypadku UX i SEO. Załóżmy, że jest jakiś opis produktu, na przykład jakiegoś właśnie buta, czy
czy innego ciucha. I bardzo fajnym takim elementem takiego opisu produktu jest tabela rozmiarów w różnych wariantach, numeracje, inne numeracje. I designer czy powiedzmy badacz UX stwierdza, że brakuje takiego elementu, zleca dodanie tego elementu. I ten element jest na przykład w PDF-ie albo w jakimś tam wizualnym, w sensie graficznym formacie, no i użytkownik jest zadowolony. Ale żeby to zrobić w formie tekstowej, widocznej dla Google'a, ostylować to ładnie oczywiście, żeby doświadczenia użytkownika były na wysokim poziomie, to wówczas na zapytania związane z modelem takiego a takiego budynku, na przykład nietypową numeracją, nietypowym rozmiarem, ktoś akurat może szukać jakiegoś dużego albo małego rozmiaru, może spowodować, że taki produkt się w wynikach wyszukiwania pojawi. Więc warto takie czynniki oceniać zarówno pod kątem SEO, jak i UX-a. Sam content marketing, czyli to jak prowadzimy użytkownika też dzięki treściom. Tak jak mówiłem, content nie jest po to tylko i wyłącznie, żeby się ścigać w wynikach wyszukiwania, tylko też po to, żeby edukować użytkownika, dostarczyć mu niezbędnych informacji, wprowadzić go w odpowiedni sposób do realizacji zamierzonych celów. Nie robimy tego dla sportu, chodzi o to, żeby użytkownicy kupowali. Kwestia tego, jak prezentujemy te treści w obrębie sklepu. Kwestia tak zwanej zasady odwróconej piramidy. To jest wręcz technika dziennikarska, tak? Że na początku, w tytule, w nagłówku sygnalizujemy jakąś tezę, najważniejsze informacje, dopiero później są szczegóły, jakiś tam kontekst, mniej istotne kwestie. To jest zarówno ważne przy przekazywaniu informacji, to jest ważne w UX-ie, tak samo wiemy, że w SEO również ważne jest to, co jest u góry strony, na początku, w nagłówkach, w tytułach i tak dalej. Kwestia błędów 404 już po raz kolejny się pojawia. Coś, czego nienawidzą użytkownicy, co powoduje ryzyko, że danego użytkownika stracimy. No i również Google tego nie lubi. Wyszukiwanie i filtrowanie. Coś, co designerzy UX-i mogą zaprojektować, co bardzo poprawi użyteczność danego interfejsu, danego sklepu, ale może spowodować straszne spustoszenie w SEO, jeśli nie jest wdrożone odpowiednio. Audytując nawet fajnie pozornie działające sklepy, ja trafiałem na sytuacje, gdzie były indeksowane adresy z różnymi parametrami wyszukiwania, filtrowania, przez co indeksowało się mnóstwo stron z tak zwanym team contentem, mnóstwo stron ze zduplikowanym contentem. No trzeba to robić z głową, trzeba uwzględnić aspekty SEO, jeśli się wymyśla jakieś fajne udogodnienia dla użytkowników. Kwestia dostępności i widoczności elementów. W tym case'ie, który wcześniej podlinkowałem, Dana Petrowicza, również jest poruszona ta kwestia. Tam część tekstu jest schowana i jeśli ktoś chce szybko przeskanować sobie cały artykuł, to ma możliwość przeczytania w swojej formy. W momencie, kiedy chce się na którymś z etapów zatrzymać i rozwinąć, to może po prostu sobie taki akapit dodatkowo otworzyć. Dla użytkowników jest to pozytywny czynnik, bo jeśli ktoś nie ma czasu, przeskanuje w wersji krótkiej, ktoś chce doczytać więcej, przeskanuje w tej wersji długiej, bez przeładowywania witryny, fajnie. Dla Google'a, dla celów SEO, ukrywanie tego tekstu no niekoniecznie jest dobrym pomysłem. OK. Znamy już obszary wspólne UX i SEO. Powoli będziemy zmierzać do końca, więc chciałbym podsumować to, o czym mówiłem i wyciągnąć najważniejsze wnioski, o których ewentualnie będziemy mogli podyskutować, które są jakby clue tej mojej prezentacji. Przede wszystkim, i za to być może branża mnie ukrzyżuje, jeśli to zrozumiane, dobre SEO nie musi oznaczać top 3. Oczywiście nie chodzi mi o to, że nie trzeba się skupiać na pozycjach. Trzeba się skupiać na pozycjach. Bez wysokich pozycji nie ma ruchu, nie ma realizacji celów, w ogóle nie ma o czym rozmawiać. To nie podlega dyskusji. Ale chodzi o to, żeby nie poprzestawać tym, że strona osiąga daną pozycję, na przykład, nie wiem, tam trzecie miejsce na dane zapytanie. Zleceniodawca takich praktyk SEO, czyli właściciel witryny, klient,
będzie zadowolony z tego procesu pozycjonowania, gdy będzie widział, że proces ten przekłada się na wzrost liczby konwersji. Jeśli nie będzie tej sprzedaży, jeśli nie będzie konwersji, nie będzie realizowanych celów z kanału, jakim jest SEO, ruch organiczny, to albo zmieni wykonawcę SEO, bo stwierdzi, on na pewno mnie źle pozycjonuje, nie rozumiejąc nawet materii, albo przerzuci się na inny kanał dotarcia do klientów, bo stwierdzi, ok, wydaje na SEO, pozycje są wysokie, ale sklep nie sprzedaje, to znaczy, że to SEO jest kiepskie, Google jest kiepskie i to nie jest dobry kanał dotarcia do klientów. Co też będzie błędnym wnioskiem. Ale właśnie dlatego też nam powinno zależeć na tym, żeby te kwestie związane z user experience poruszać. Dobry user experience ma wpływ na SEO. Oczywiście to nie jest tak, że teraz powiem, że jeśli użytkownik będzie spędzał więcej czasu na stronie, to od razu ta strona poleci do góry w wynikach wyszukiwania. Nie, nie mam takiej wiedzy, nie słyszałem o takich case'ach. Jest to jakieś tam gdybanie i fantazjowanie, może kiedyś, zresztą sam czas na stronie nie zawsze oznacza satysfakcję użytkownika, ale niemniej UX wpływa na SEO chociażby w ten sposób, że jeśli następuje konwersja, jest ta satysfakcja, może nastąpić polecenie produktu, strony, narzędzia, mogą pojawić się naturalne linki, zwiększy się ruch brandowy, ponieważ użytkownicy zapamiętają dany sklep czy daną firmę, bo rozpoczną współpracę albo będą realizować dane zamówienie, otrzymają maile, zapamiętają skąd zamówili i będą polecać bądź będą wracać do danego sklepu. To już są konkretne efekty. Jeśli są zapytania brandowe, jeśli są linki, no to SEO na tym zyskuje. Kolejna rzecz, którą należy zapamiętać, to to, że działania Google wskazują, że czynniki behawioralne i doświadczenia użytkowników będą brane pod uwagę w przyszłości. Póki co rozwiązania te są testowane. Jak pokazywał case z critical.pl, często te kwestie są potraktowane bardzo po macoszemu przez Google albo w sposób naiwny są traktowane te czynniki związane z kontentem, związane z treścią, związane z doświadczeniami użytkowników. Jak pokazywał Bartosz Góralewicz, niekoniecznie ten CTR musi być teraz już czynnikiem rankingowym. Bartosz twierdzi, że nie będzie, ponieważ zbyt łatwo tym manipulować, aczkolwiek wiemy, jak bardzo łatwo manipulować rankingami za pomocą linków, więc to też nie jest dla mnie taki ostateczny argument rozwiązujący dyskusję, zamykający dyskusję w tej kwestii. Na pewno nie należy oczekiwać, że ogólna poprawa user experience w obrębie witryny dźwignią w wynikach wyszukiwania. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek po tej prezentacji odniósł takie wrażenie, że chciałem coś takiego powiedzieć. Nie, nie o to chodzi. Poprawa UX może przełożyć się na zwiększenie efektywności SEO jako źródła ruchu i dlatego powinno nam na tym zależeć. Musimy pamiętać, że to w bardzo dużym uproszczeniu jest kwestia przemnożenia wolumenu ruchu przez współczynnik konwersji. Oczywiście to jest kwestia jeszcze jakości ruchu i tak dalej, ale no mówię, to jest takie uproszczenie i w wielu przypadkach w momencie, kiedy jakiś biznes zaczyna działać w sieci, bądź też opiera się na takich podstawowym tylko źródle ruchu jak Google, to SEO i UX są czynnikami, które determinują sukces danego sklepu lub strony firmowej, jakiegokolwiek landingu czy jakiejkolwiek strony internetowej realizującej określone cele w sieci. Dlatego też audyt i optymalizacja pod kątem wyszukiwarek i pod kątem użytkowników powinny być wprowadzone razem, ponieważ mają wspólny cel, czyli doprowadzenie użytka w tani sposób, w sposób efektywny, ekonomiczny, doprowadzić do konwersji. Dotyczą wspólnego zakresu, czyli konkretnie wykazałem tam konkretne obszary, takie jak nawigacja, linkowanie wewnętrzne, treści, adresy URL i tak dalej, które podlegają optymalizacji, czy to pod kątem UX-a, czy pod kątem SEO. Chodzi o to, żeby wypośrodkować taką optymalizację, żeby rzeczywiście była optymalizacja, a nie maksymalizacja jednego z czynników kosztem drugiego. Przez to moglibyśmy ryzykować obniżenie ogólnej efektywności sklepu, a zależy nam na tym, żeby jednak podnieść tą efektywność sklepu, prawda? Więc taka jest puenta
że wspólne działania SEO i UX z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia, najlepiej, przynajmniej na początku działań marketingowych, najlepiej przekładają się na zyski. Dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze zostawiam dane kontaktowe do siebie. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, zapraszam na nasz blog, zapraszam do kontaktu w mediach społecznościowych. Jeszcze mam taką niespodziankę, zanim przejdziemy do kwestii pytań i odpowiedzi. Jeśli są tu jacyś właściciele stron internetowych, sklepów internetowych, to dla pierwszych trzech osób, które zgłoszą się na mojego maila podanego na slajdzie, mamy 10% zniżkę na audyt UX. Cennik można znaleźć na stronie. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, to po prostu zapraszamy do kontaktu. I dziękuję bardzo. Teraz nie nadążam z przeczytaniem waszych tutaj komentarzy i ewentualnych pytań, które się pojawiły. Zgodnie z ustaleniami tutaj z organizatorem mamy 15 minut przynajmniej na pytania i odpowiedzi, więc pozwólcie, dajcie mi minutkę, ja sobie przeskanuję, co tutaj w międzyczasie pisaliście, bo nie czytałem. Paweł Strykowski narzeka, że mnie nie widać. Okej. Już. Przywitania. Okej. Pierwsze pytanie, które znalazłem od Michała Kierkowskiego. Jak sprawdzić, czy strona ma jakieś błędy 404? Można do tego wykorzystać bardziej zaawansowane narzędzia, jak różnego rodzaju crawlery, spidery, SEO frogi i tak dalej, ale pierwszy krok, który powinieneś wykonać, to jest zweryfikowanie witryny w narzędziu ogólnodostępnym i darmowym Google Webmaster Tools, teraz nazwanym Search Console, czyli konsola wyszukiwania, i tam znajdziesz menu, informacje o ogólnych witryny, znajdziesz pełną listę błędów 404, które w danej witrynie się pojawiają. Przerywa głos. Mam nadzieję, że za bardzo nie przerywało. Wyrzućmy celebrytów. Powiedziałem, że bardzo przerywa. To niedobrze. Czytam dalej. Tutaj tak, Screaming Froga rekomendują do sprawdzania błędów 404, Deep Crawl. Jak sugeruje Michał Stefański, faktycznie Search Console, jeśli nie posługujesz się narzędziami SEO na co dzień, to będzie pierwszym krokiem, pierwszym narzędziem, którym powinieneś się zapoznać. Prowadzący mógłby zajrzeć na czat. Umówiłem się po prostu z organizatorami, że na koniec tutaj poświęcę wam czas. Więc teraz jest moment na zadawanie wszelkich pytań. Okej, Michał Mazur. Jak mają się filtry i strona wyników wyszukiwania do SEO? Nofollow jest wskazaną praktyką. Nie bardzo rozumiem dokładnie, co miałeś na myśli. Filtry mają się bardzo mocno do SEO, bo SEO może spowodować filtry. Strona wyników wyszukiwania ma się bardzo do SEO. Czy nofollow jest wskazaną praktyką? Jeśli pytasz o to, czy unikać, czy można uchronić się przed filtrami, linkując do strony tylko za pomocą nofollow, prawdopodobnie tak, tylko że jednocześnie tracisz potencjał związany z budowaniem widoczności swojej witryny w Google, ponieważ linki cały czas, czyli linki do follow, bez atrybutu no follow, są cały czas bardzo mocnym, jednym z najważniejszych czynników wpływających na pozycjonowanie. Oczywiście ma znaczenie, co to są za linki i w jaki sposób je pozyskujesz, aczkolwiek odradzam oznaczenie wszystkich linków no follow, ponieważ no też nie dostaniesz co prawda filtra, ale no spadniesz w wynikach wyszukiwania, to nie jest dobra droga. Michał Stefański pisze. Załóżmy, że są dwa sklepy z ciuchami. Mamy produkt o różnych wariantach, typu kolor, rozmiar. Jeden sklep zrobi stronę jednego produktu, na której będą dostępne do wyboru różne kolory, rozmiary. Natomiast konkurencja zrobi sobie dla każdego produktu w każdym wariancie osobną podstronę z dedykowanym opisem. Kwestie kosztów pomijam. Jak doradzasz rozwiązać taki problem, co wybrać? Najwygodniejsze i chyba najbardziej adekwatne pytanie, najbardziej adekwatna odpowiedź będzie, co to zależy.
bo zależy właśnie, jak silna jest konkurencja, jak nasycony jest rynek, czy oprócz tego, że zoptymalizują sobie witrynę, mocno się pozycjonują, czy te strony produktowe będą odpowiednio linkować. Niemniej jednak testowałbym, po prostu testowałbym. Nie wiem, jak można pomijać kwestię, bo jest zawsze we wszystkich projektach, z którymi się spotykam, od niej się właśnie zaczyna, że ok, mam jakiś budżet, co możemy z nim zrobić. Aczkolwiek no, wydaje mi się, że oczywiście to też zależy od intencji użytkowników i tego, jak faktycznie wyszukują, trzeba by się przyjrzeć wpisywanym zapytaniom. Aczkolwiek no, im bardziej dopasowana będzie strona docelowa do konkretnego zapytania, czyli na przykład produkt X w kolorze takim, rozmiarze takim, jeśli ktoś wpisuje takie zapytanie, jest ta, która jest dokładnie tak zatytułowana i opisuje taki produkt w kolorze, w takim rozmiarze, no to prawdopodobnie łatwiej będzie takiej stronie zdobyć, na takie zapytanie zdobyć wysoką pozycję. Aczkolwiek, tak jak podawałem w przykładzie opisu produktów z tabelą rozmiarów, jeśli odpowiednio się rozwiąże kwestie zaprezentowania tych tabeli rozmiarów, no to również jest szansa, że będziesz w ten sposób pozyskiwał ruch. Czy ta prezentacja, Ilona się pyta, czy ta prezentacja będzie potem jeszcze gdzieś dostępna? Tak, prezentacja będzie dostępna, jak i cały webinar również będzie publikowany, tylko to jest jeszcze kwestia czasu, zanim organizator to wszystko opracuje, udostępni, więc tutaj proszę o cierpliwość. Ja w swoich kanałach społecznościowych również będę udostępniał prezentację i będzie można ją znaleźć. Paweł Gawliński. Produkt jest powiedzmy w dwóch kategoriach. Co najlepiej wtedy zrobić? Znaczy nie bardzo rozumiem pytanie. To taki problem może się pojawić w momencie, kiedy ten produkt w tych dwóch kategoriach miałby dwa różne adresy, czyli jeśli w adresie masz katalog, powiedzmy domena, katalog, kategoria A, produkt i potem drugi link, domena, kategoria B, produkt. Można to rozwiązać kwestiami takimi jak canonical na przykład i wskazać ten właściwy, najważniejszy adres, aczkolwiek można też po prostu wykluczyć, to wszystko zależy właśnie od tego, jak ważne są kategorie, jakie są intencje wyszukiwania, po jakich słowach kluczowych szukają użytkownicy, wykluczyć kwestie kategorii z adresu URL i po prostu wówczas kategorie są tylko i wyłącznie formą wyszukiwania w menu w sklepie, a sam produkt, nieważne z której kategorii do niego wejdzie, ma ten sam adres URL i wówczas nie ma duplikacji treści. Radek Paluszak. Chodziło o filtrowanie produktów chyba, a nie filtr Google. Aha, rozumiem, że w kwestii tego linku nofollow, tak, filtrowania produktów. Nie wiem, czy dawałbym link nofollow, można dać, aczkolwiek problem powinien rozwiązać sam canonical. Ustawienie, można ustawić też parametry, że w momencie, kiedy generowane są parametry w URL, żeby Google ich nie indeksował, chociażby tyle. Omawiany był UX dla sklepów. Czy są jakieś wskazówki UX dla landing page? Pyta Paweł Wojewodzic. Podstawowa wskazówka dla landing page. Landing page musi realizować jeden cel i musi od początku do końca prowadzić bezpośrednio do realizacji tego celu. Nie może mieć 10 linków do 10 różnych celów, do różnych podstron, do różnych produktów. Landing page ma na celu jedną określoną akcję. Najlepiej jest po prostu gdzieś pod koniec, czy w jakimś widocznym umieścić jakiś button, call to action. Tak bym to widział. Aczkolwiek, tak jak wspominałem, ja nie jestem specjalistą stricte od UX, ja nie projektuję takich rozwiązań. Aczkolwiek, no tyle, co mogę poradzić z mojej wiedzy, musisz się skupić na tym, żeby nie przedobrzyć na takim landingu, żeby nie wykorzystać landingu do różnych celów jednocześnie, bo nie zrealizujesz prawdopodobnie wtedy żadnego. Paweł Gawliński. Link do produktu nie zawiera kategorii. Okej, okay. No to jeśli link do produktu, rozumiem, że to jest kwestia tego, że powrót do tego, gdzie produkt znajdował się w dwóch kategoriach. No to jeśli link, sam adres URL nie zawiera nazwy kategorii,
To nieważne z ilu miejsc w sklepie, na przykład ze strony kategorii A, ze strony kategorii B, z filtrowania takiego, z sortowania innego, ile takich linków prowadzi do danego adresu URL. Jeśli adres URL jest jeden i zaindeksowany jest w jednej wersji, a nie z www, bez www, z jakimś parametrem, z indeks PHP, z .html i tak dalej, to nie widzę problemu. Google widzi treści jako zduplikowane wtedy, kiedy zaindeksuje tą samą treść pod dwoma różnymi adresami. Google uważa linki ze stopki jako te słabej jakości, prawda czy mit? No również można by powiedzieć, to zależy, czy chodzi ci o linki wewnętrzne, czy chodzi ci o używanie linków ze stopki jako narzędzia do pozycjonowania. No wręcz można dostać karę za te linki, są to linki site-wide, jeśli tam będziesz na przykład, nie wiem, to jest powszechnie stosowana praktyka przez agencje interaktywne, ładował linki ze słowem kluczowym w stopce site-wide, jeszcze w ogóle gdzieś poukrywane w takim kolorze, że ich nie widać, no to odradzałbym oczywiście taką praktykę. Jeśli chodzi o linki w stopce, w obrębie sklepu internetowego na przykład, czy jakiejś rozbudowanej strony firmowej, linki wewnętrzne, no to kwestia tego, czy to są słabej jakości, czy nie słabej jakości. No na pewno najważniejsze strony, zarówno pod kątem Google, jak i użytkowników, powinny być oczywiście w menu głównym gdzieś. Okej. Czy interesowałeś się growth hackingiem w kontekście SEO Search Experience Optimization? Co o tym sądzisz? Paweł Gontarek. Paweł, nie wiem, czy już dołączyłeś do tej grupy, czy jeszcze nie. Jeśli nie, to zapraszam w grupę Hacking Polska na Facebooku. Interesuję się tym tematem, nie jestem ekspertem w tym temacie. Możemy sobie podyskutować na ten temat na grupie. Bardzo obszerne pytanie. Na pewno jest potencjał techniki growth hackingu. Na pewno pozwalają w pewnym stopniu, nie wiem, czy to pozyskiwać linki, generować user generated content, tak? W jakiś sposób skłaniać użytkowników, żeby klikali w nasze wyniki w wynikach wyszukiwania, ale jakichś praktycznych case'ów czy doświadczeń w tym temacie nie mam, ale temat na pewno jest interesujący. Sebastian Matysik. Czy zalecasz stosowanie nofollow wewnątrz strony? Chociażby do stron logowanie, rejestracja czy regulamin. Sprawa sporna, bo podobno nofollow może wewnątrz szkodzić, ale de facto nie tracimy PageRank na tego typu strony. Okej. Okay. Matkac swego czasu, jeśli dobrze pamiętam, odradzał zabawy z PR sculpting, z PageRank sculpting, z nadużywaniem linkowania wewnętrznego, operowania nofollow, dofollow i tak dalej. Nie spotkałem się z jakimiś tutaj drastycznymi przykładami, które powodowały jakieś kary za to, że ktoś zastosował nofollow w obrębie serwisu. Na pewno używałbym linków nofollow właśnie do logowania, do rejestracji, do obszarów, które i tak wyłączamy z indeksowania dla Google'a. Trzeba o tym też pamiętać, żeby strony, które jakby z poziomu wyszukiwarki, które odwiedzamy z poziomu wyszukiwarki, nie są istotne, raczej wyłączać z indeksowania, no chyba, że mamy akurat jakiś taki case, że często chcą dostać się do naszego jakiegoś, nie wiem, panelu, wpisując nazwę domeny i, nie wiem, słowo logowanie na przykład, to są jakieś takie indywidualne przypadki, trzeba im pozwolić. Jednak raczej ja bym stosował i zalecam stosowanie nofollow do treści, które nie są istotne, chociażby także kwestie regulaminu, czy innych tego typu stron, które są podlinkowane ze strony głównej, które są podlinkowane site-wide, jeszcze gdzieś tam wysoko, na przykład wehanie, no ja bym używał nofollow. Momencik, bo coś sobie przewinąłem. Paweł Gabliński. Miałem na myśli, jak z indeksowaniem kategorii wtedy. Czyli chodzi o to, że jeśli produkt się pojawia w dwóch kategoriach, mam nadzieję, że nie mieszam teraz pytań, ale jeśli chodzi o taką sytuację, że jeśli w dwóch kategoriach pojawia się ten sam produkt, jak się indeksuje ta kategoria? Oczywiście niepożądaną sytuacją by było, gdyby dwie kategorie miały dokładnie tą samą listę produktów. No wówczas trzeba scalić po prostu te kategorie. Ale jeśli część produktów jest w kategorii A, inne produkty są w kategorii B, ale część się pokrywa, nie widziałbym problemu. No gorzej będzie, jeśli zdecydowana większość się pokrywa, wtedy trzeba pomyśleć o jakimś postępowaniu tych kategorii innym pogrupowaniu.
Krzysztof Skubar. Strony z blokowaniem i rejestracja zablokuj w robot z tekstem. Tak, tak, dokładnie. OK. Ilona Hanzel. Czy stosujesz jakieś dobre praktyki? Mam nadzieję, że dobre stosuję. Jeśli chodzi o paginację, mam na myśli canonical, index, follow oraz referral next. Jak rozwiązać kwestię w wypadku filtrowania produktów? Powiem szczerze, nawet ostatnio miałem taką sytuację. Nawet na swojej stronie tego nie zaimplementowałem i właśnie brak referral next powodował, że gdzieś tam na przykład druga strona w jakiejś kategorii mi się za wysoko pozycjonowała, jak to mówią, szef z dziurawych butach chodzi. W każdym bądź razie tak, zalecam stosować referral next, canonical jak najbardziej. Niektórzy mówią, czy zastosować canonical, czy zastosować referral next. Albo można zrobić w prosty sposób, sprawdzić, tak, co działa, albo zastosować po prostu wszystko, co jest możliwe i mieć święty spokój. Robert Wijakowski, z punktu widzenia zarówno Unix, jak i cało, w przypadku długich nazw słów domen lepsze jest stosowanie myślnika, podkreśnika, kropki, czy lepiej całą nazwę ciągiem. Tak, jak pisze poniżej Paweł, sam Google zaleca, żeby po pierwsze stosować separatory, to jest konieczne, między konkretnymi słowami kluczowymi i odbudowanymi adresami URL, zalecany jest myślnik. W przypadku subdomen, no subdomeny są oczywiście kropki dzielone. Nie stosuje się podkreśników, zgadza się. Night Watcher, witam wszystkich, trochę się spóźniłem, cześć. Linki zamieszczone na górze strony. Pierwsze mają większe znaczenie niż kolejno link czwarty, piąty, szósty. Znów, prawda czy mit? Oczywiście no jest zasada first link last, czyli jeśli chodzi o linki do tej samej podstrony, no to ten pierwszy będzie się liczył. Jeśli chodzi o wagę tych linków do różnych podstron, czy też stron wychodzących, no z mojego doświadczenia wynika, że te linki umieszczone na początku strony, w górnej wersji, ja już no, nie mówię o tych linkach, które są w samej belce menu, no mają największą moc. Paweł Gontarek, Paweł Gawiński, bardzo wyjątkowy system, tak, tutaj o e-commerce rozmowy fajne. O, ciekawe pytanie od Michała Kierkowskiego. Czy tak naprawdę prowadzenie bloga w sklepie ma duży wpływ na wzrost pozycji Google? Można to zrobić dobrze, można to źle. To wszystko zależy od przyjętej strategii kontentowej, od tego, czy ten blog będzie w subdomenie, czy w katalogu, od tego, w jaki sposób będziesz tworzył treści, bo nie należy podchodzić do żadnego narzędzia w marketingu internetowym w ten sposób, że to narzędzie realizuje te cele. Realizuje, jeśli robimy to dobrze, więc oczywiście prowadzenie bloga w sklepie może mieć duży wpływ na wzrost pozycji sklepu w Google, tylko nie oczekiwałbym tego, że pisanie o produktach spowoduje, że na zapytania stricte produktowe same strony produktowe będą super konkurencyjne. Może oczywiście wspomagać taki proces blog, ale raczej nie takie cele realizuje blog. Natomiast jeśli masz jakiś produkt, który wymaga wiedzy w obsłudze, co do którego można zainspirować użytkowników, jak ich użyć, jak zastosować, kiedy się sprawdzają i będziesz pisał o tym artykuły, to masz szansę pozyskać ruch na tak zwany long tail, ale to może być bardzo wartościowy ruch, ponieważ ludzie mogą szukać odpowiedzi, jeszcze zanim będą szukać konkretnego produktu, mogą się pytać, czy ten produkt nadaje się do tego, jakie narzędzie zastosować do rozwiązania takiego a takiego problemu. Jeśli oni wtedy trafią na konkretną treść, rozwiązującą jego problem w obrębie twojego sklepu i jeśli jeszcze w tym tekście będzie link do twojego produktu, jeśli zastosujesz jeszcze tam jakieś działanie prosprzedażowe dające mu jakąś zniżkę w ogóle, no to oczywiście, że to się przełoży na pozyskanie klientów w twoim sklepie, a jeszcze linkowanie wewnętrzne z takich popularnych treści, dobrze wypozycjonowanych treści, również może wpływać na pozycję konkretnych stron produktowych. Paweł Wojewodzic. Czy jest jakaś platforma sklepowa ogólnie dostępna, która jest godna polecenia pod względem właśnie Search Experience Optimization? Chodzi o standardowy wygląd na start. Generalnie nie ma czegoś takiego jak standardowy wygląd, który jest dobry w Search Experience Optimization, bo zawsze od ciebie zależy,
to, jak ułożysz sobie te tytuły, te opisy, co w nich zawrzesz. Ważne, żeby platforma i większość tych SaaS rozwiązań daje taką możliwość, dawała ci możliwość zdefiniowania konkretnego wzoru w oparciu o pewne zmienne i stałe elementy, jak mają być tworzone tytuły. Bo jeśli masz 10 tysięcy produktów, to oczywiście nie będziesz dla każdego z nich pisał tytułu z palca, prawda? Jest to niewykonalne. Więc musisz sobie jakiś schemat wypracować i zaimplementować tak, żeby właśnie takie słowa kluczowe i takie treści pojawiały się w tych tytułach, żeby użytkownicy, którzy są twoim targetem, twoją grupą docelową, uznali je za użyteczne, a i przy okazji, żeby to się w Google odpowiednio prezentowało, czyli te opisy nie mogą, te tytuły nie mogą mieć, nie wiem, 500 znaków, prawda? Ale to troszeczkę doczytasz na temat tworzenia samych tytułów i nawet najprostszej platformie sklepowej, która umożliwia definiowanie tych tytułów, ten problem sobie, myślę, rozwiążesz. Kamil Rusek, mikroformaty, jak postrzega jego wartość strony, idzie w górę? Nawet krótko rozmawiałem z Pawłem Gontarkiem na ten temat ostatnio, czy to wpływa chociażby na same CTR-y. Z konkretnymi testami, które pokazywały, tak, zastosowanie mikroformatów wpływa na podniesienie współczynnika kliknięć, aczkolwiek na chłopski rozum bym rekomendował takie rozwiązanie. Nie jest to jakiś wielki technologiczny, wielkie jakieś działanie wymagające zaangażowania nie wiadomo jakich środków. Jeśli masz pomysł, jak fajnie mikroformaty zaimplementować w swoim sklepie, nie będą robione tylko pod Google, tylko rzeczywiście będą dostarczały jakieś fajne kliki, no to dla użytkowników na pewno będą fajną wartością. Jeśli chodzi o samo postrzeganie mikroformatów przez Google, to ostatnio gdzieś też chyba na Search Engine Land pojawił się artykuł, w którym bloger pisze, że podczas hangoutu bodajże z Johnem Millerem z Google pojawiło się zdanie, że być może w przyszłości mikroformaty staną się czynnikiem rankingowym. No ale jeśli być może coś w przyszłości się wydarzy, to z jednej strony nie bazowałbym na tym jako taki must have w swoim sklepie. Nie oczekiwałbym, że to od razu podniesie pozycję w moim sklepie, aczkolwiek warto się tym zainteresować. Momencik, napiję się wody, bo już gardle zaschło. Michał Mazur. Jaki wpływ na SEO mają linki z kotwicą? Ma to związek ze stronami typu landing page, ale też chociażby ze stronami, które oparte są na dynamicznym przeładowaniu stron czy aplikacji w Angular.js. O dynamicznych przeładowaniach, nie wiem, to myślę, że najlepiej odeślę cię do kogoś, kto ma wiedzę w tego typu kwestiach, skontaktuj się z Grzegorzem Strzelcem. Na pewno ci odpowie. Ostatnio nawet miał o takich stricte technicznych aspektach SEO fajną prezentację na festiwalu SEO. Może Paweł Gontarek ci odpowie. Trudno mi jest w tej chwili, nie będę szył, nie będę udawał, trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ale jeśli chodzi o same linki z kotwicą, to dwa aspekty. Z jednej strony oczywiście mają przełożenie na SEO, mają przełożenie na to, jak pozycjonowane są strony, linkowane strony na konkretne słowa, no ale jednocześnie są oczywiście, jak wiemy, czymś, co jest na radarze Google'a, tak? I można sobie napytać biedy. No, to jest kwestia doboru tej kotwicy. Jeśli chodzi o drugą część twojego pytania, to nie bardzo wiem, jak ci odpowiedzieć. Michał Stefański, odnośnie bloga przy sklepie. Robimy w subdomenie, jeśli nie chcemy zrobić sobie kanibalizacji, usunąc konkretne produkty, na przykład robiąc testy, zgadza się. Blog stawiamy w katalogu, jeśli piszemy sobie poradniki ogólnie z odniesieniami do produktów. Czy są jeszcze jakieś inne okoliczności? To jest kwestia też tego, jak tytułujemy chociażby te treści, bo możemy zrobić sobie testy w obrębie sklepu, możemy zrobić sobie testy, znaczy z takim blogu w katalogu, tylko to jest kwestia tego, żeby w tym momencie nie próbować rankować takimi testami, takimi wpisami blogowymi na zapytania stricte produktowe, czyli tam nie mogą być na pierwszym miejscu w takim tytule nazwy produktów, tylko na przykład może być zapytanie, jak rozwiązać problem X, case z produktem takim i takim, na przykład, nie? Albo w jakiś inny sposób to rozwiązać, aczkolwiek tak bym nie kategoryzował. Ja przyjmuję taką zasadę, że jeśli robię blog w subdomenie, to traktuję go po prostu troszeczkę też jak taką osobną witrynę, która może pozwalać szerszy
szerszy ruch i pozwalam sobie, żeby napisanie na szersze tematy. Po prostu jeśli, nie wiem, mam sklep z odzieżą sportową i chcę pisać o bieganiu, żeby przyciągać ludzi, którzy biegają i jednocześnie serwować im moje gdzieś tam produkty jako rozwiązanie, to robiłbym coś takiego w subdomenie, po prostu żeby ta subdomena była związana z bardziej takimi szerokimi tematami, z tematami, które bezpośrednio nie dotyczą produktów, które mogą przyciągać ruch z małą szansą na skonwertowanie, a stricte do sklepu już prowadził tych użytkowników, którzy są zainteresowani produktami, bo potem możesz mieć problemy związane z analityką, z właśnie ze spadkiem współczynnika konwersji, bo jeśli robisz coś na szeroki temat i wiesz, że w ten sposób docierasz do potencjalnych odbiorców, ale jednocześnie pozyskujesz ruch bardzo szeroki i niekoniecznie wszyscy będą zainteresowani twoimi produktami, no to również masz potem więcej danych, więcej, powiedzmy, w cudzysłowie śmieci do wydzielenia gdzieś tam w postaci segmentów w analityce. Bloga nie robimy w poddomenie, to nie chodzi o kanibalizację, ale rozbudowę drugiego bana. Subdomena to osobny serwis do pozycjonowania. Zgadza się, no ale właśnie to, tak jak Paweł Gontarek tutaj sugeruje, jeśli przyjmujemy inną taktykę SEO, tak, czyli na pozyskiwanie na przykład użytkowników zainteresowanych całą dziedziną, a nie konkretnymi produktami, to fajnie jest robić w subdomenie. Paweł Wojewodzie, czy warto dodawać opisy kategorii w sklepie zarówno pod kątem SEO lub UX? Oczywiście, że tak. Dla SEO to jest jeden z warunków koniecznych, żeby taka strona się fajnie pozycjonowała, to żeby miała jakieś treści tekstowe na stałe opisujące tą kategorię z słowami kluczowymi, odpowiednio zdefiniowanymi w różnych odmianach, z synonimami, ale dla użytkowników również to jest użyteczne, zwłaszcza w przypadku jakichś sklepów specjalistycznych, gdzie wybiera jakąś kategorię, ale do końca nie wie, czy ma szukać swojego produktu, bo jest to bardzo skomplikowana jakaś materia, no to fajnie, jeśli odpowiadam mu na pytanie, tak, tutaj znajdziesz produkty, które są i tego. Jeśli masz bardzo prosty sklep pod tytułem sprzedajesz warzywa i owoce, no to opis kategorii warzywa i opis kategorii owoce, no chyba się mija z celem. Więc to wszystko trzeba wziąć po prostu pod rozwagę w kontekście konkretnych użytkowników, celów, ich problemów. User experience ma rozwiązywać problemy użytkowników, więc jeśli twój użytkownik może mieć z tym problem, to go po prostu rozwiązuj w ten sposób. Przykładowo, foteliki samochodowe, czy listować tylko produkty, czy jednak dodać treść na start. Jeśli te wszystkie foteliki, mówię teraz pod kątem użyteczności takiego sklepu, jeśli te wszystkie foteliki mają konkretne cechy wspólne, że to są foteliki na przykład jednego producenta, które zawierają jakiś tam moduł, który odróżnia je w ogóle od konkurencji, to ja bym pisał. Ja bym o tym pisał, ponieważ jeśli ktoś nawet nie szuka po tej marce, tylko pisze foteliki z modułem jakimś tam, czy z adapterem jakimś tam, to w tym momencie jest większa szansa, że ta kategoria mu wskoczy, prawda? Więc znowu, musisz zawsze zastanowić się, jakie są intencje użytkowników, jak oni mogą szukać swoich produktów i czy na stronie bez takich treści tekstowych jest szansa zamieszczenia tego typu fraz bądź rozrzucenia tego typu słów kluczowych, żeby Google sobie poskładał tą frazę. Strasznie w gardle zaschło, ok. Opisy do kategorii się sprawdzają. Przepraszam. Okej. Okay. Jakub Kowalski. Może jeszcze jakieś pytania, bo wydaje mi się, że już dojechałem do końca. To jest ten spóźniony użytek, jeszcze nie zostawimy go tak na lodzie. Zaczynam przygodę z SEO. Czy możesz powiedzieć jakieś książki, kursy z SEO, czy czerpać wiedzę? Ja powiem szczerze, że ja czerpałem taką wiedzę teoretyczną z blogów SEO. Też trzeba uważnie podchodzić do tego, co to są za blogi, bo różnymi opiniami się różne, nawet popularne blogi SEO cieszą. Niektóre tylko kopiują wiedzę z narzędzi, z wytycznych dla webmasterów, więc może po prostu wtedy lepiej jest przejść do wytycznych dla webmasterów Google'a i tam sobie poszukać u źródła, czy na forum. Niemniej dla mnie to były blogi, dla mnie to były fora, ale również trzeba ostrożnie do tego podchodzić, bo dużo tu się pojawia.
dużo czasu na pewno trzeba na to poświęcić, żeby umieć odfiltrować bzdurne informacje od tych sprawdzonych, zobaczyć, kto publikuje konkretne testy tak naprawdę, no bo to jest jednak dynamiczna branża, dynamiczna dziedzina, te testy się zmieniają. Możesz poszukać u nas na blogu, na takaoto.pro/blog, jest artykuł z ponad 60 blogami najpopularniejszymi, nie najpopularniejszymi, tylko naszym zdaniem najlepszymi blogami na temat SEO, marketingu internetowego i tak dalej. Jak piszesz najlepsze blogi o SEO, czy najlepsze blogi o marketingu internetowym, to w top 10 ci powinno na pewno się pojawić. Tam masz listę naprawdę 60 blogów o marketingu i o SEO, z których warto czerpać wiedzę. Jeśli chodzi o książki, to teraz wyszła kolejna edycja Art of SEO. Ja mam bodajże drugie wydanie. No przejrzałem sobie, tak? To jest taka wielka cegła. Przejrzałem ją sobie, leży na półce, ładnie wygląda. Aczkolwiek no to jest na tyle dynamiczna dziedzina, że albo autorzy nie nadążają z pisaniem, albo użytkownicy, czytelnicy nie nadążają z czytaniem. Więc trzeba być na bieżąco, trzeba czytać zarówno te wszystkie oficjalne źródła typu Google, blogi google'owe, forum webmasterów i tak dalej, jak i te związane z konkretnie już z branżą SEO. Blogi Leksy, Pawła Gontarka, zapraszam na nasz blog Takaoto, tam też znajdziesz rekomendacje innych blogów. Szukaj, czytaj, sprawdzaj, weryfikuj, bo koniec końców to właśnie musisz posiadać własną witrynę, bądź kilka witryn, na których testujesz rozwiązania, weryfikujesz, bo to jest, tak jak mówię, no, to jest żywa dziedzina i też niczego tak do końca na wiarę brać nie można. jak pisze Paweł Gawliński, blogi, własne doświadczenia, obserwacje. Okej, tu się jeszcze coś pojawia. Teraz kwestia bloga i na przykład testów produktu. Czy warto jest dodawać test na przykład wózka i później magiczny przycisk, ukośnik grafika z produktem linkiem do sklepu, czy userzy odbierają to jako trafne call to action, czy raczej naciąganie? Bardzo bym się wstrzymywał od tego, czy w tak specyficznej dziedzinie userzy odbiorą coś jako fajne, niefajne, naciągane i tak dalej. Kwestia testów i o ile specjaliści od UX-a mają swoje heurystyki, mają konkretne punkty odniesienia, w oparciu o których przeprowadzają takie audyty i mówią, to jest dobrze, to jest źle. Tak samo jak specjaliści SEO wiedzą, że ukrycie menu w stopce zamiast na górze albo linkowanie wewnętrzne jest dobre, pozyskiwanie linków jest dobre, a na przykład blocking jest zły. Tak samo UX-owcy wiedzą, czy pewne rzeczy są dobre, czy są złe, aczkolwiek koniec końców to są żywe dziedziny związane z użytkownikami i koniec końców, jeśli się zastanawiasz, czy umieścić taki przycisk, czy inny, albo czy umieścić przycisk lub nie, czy umieścić przycisk w postaci linku, czy w postaci grafiki, no to testy AB odpowiedzą na twoje pytanie. Nie ma lepszego rozwiązania. Michał Mazur, 302 a 301. Mógłbyś w skrócie wyjaśnić, kiedy stosować które przekierowanie i jakie przynosi korzyści? Tak jak pisze Paweł Gawliński, 302 to jest tymczasowe, na przykład właśnie podczas konserwacji. Nie wiem, mogę sobie wyobrazić sytuację, że na przykład jakiś produkt jest ściągany z oferty, ale nie chcemy mieć, wiemy, że tam jest generowany ruch na tą stronę, nie chcemy mieć błędów 404, nie chcemy też wiedzieć, mówić Google'owi, ok, tej strony nie ma, już nie będzie, tylko chwilowo chcemy na przykład ograniczyć ilość zapytań ofertowych na dany temat, bo nie jesteśmy w stanie ich obsłużyć, tak? No to wtedy zdecydowanie 302, a 301 w momencie, kiedy na stałe zmieniasz adres URL, usuwasz jakąś tam stronę, chcesz przekierować gdzie indziej, jak najbardziej. Mateusz Kasperek. Niestety testy SEO, które nie prowadzi się we własnym zakresie, nie są wymierne. Prawda jest taka, że wszystkim, czym się ludzie dzielą, to są nowinki, które nie mają dużego wpływu. Jedyne wartościowe są własne. A nie generalizowałbym, że jedyne i że są nic nie warte i tak dalej, aczkolwiek absolutnie popieram testowanie. Bardzo trudno jest przeprowadzić dobry test SEO, więc no, wielu z nas musi po prostu bazować na tym, co przeczyta w testach bardziej doświadczonych kolegów lub posiadających większe narzędzia i zakres witryn, na których może po prostu testować pewne rozwiązania. Okej, pisze organizator. Bardzo dziękuję wam za pytania wasze.
Cieszę się, że dotrwaliście do końca. Jeśli będą jakieś dalsze pytania, oczywiście będę odpisywał, bądź pojawi się artykuł z jakimś obszerniejszą odpowiedzią. Pytania związane z UX-em. Mój wspólnik jest specjalistą w tym temacie, więc ja też nie będę, tak jak wcześniej już zorganizowałem, się tutaj silił na wyczerpujące odpowiedzi. Po prostu poproszę jego o zabranie głosu i on wówczas czy to odpisze, czy opisze w danym artykule dany problem i postaramy się rozwiązać wasze problemy zarówno w dziedzinie SEO, jak i UX-a. Więc jeszcze raz dziękuję bardzo.